Smak karmelu. Rozmowy o modlitwie. Witajcie w kolejnym odcinku rozmów o modlitwie z tej strony ojciec Marcin Wojnicki i ojciec Marcin Fizio, karmelici bosi. Dzisiaj kontynuujemy, chociaż od trochę innej strony temat, którym zajęliśmy się już w poprzednim odcinku rozmów. Ostatnio mianowicie mówiliśmy o Chrystusie. I o tych niezgłębionych pokładach tajemnic, które poznajemy i przez całą wieczność poznawać będziemy. A dzisiaj chcieliśmy pomówić o takim bardziej praktycznym aspekcie tej obecności Chrystusa na modlitwie. No bo wspaniale, że w Chrystusie tyle tych tajemnic jest i że można je zgłębiać, i że nigdy nie zgłębimy ich do końca, ale co to praktycznie znaczy dla naszej modlitwy? Jak praktycznie? Do właśnie osoby Jezusa na modlitwie podejść i dlaczego jest tak niezbędna w zasadzie, można powiedzieć śmiało. A punktem wyjścia będzie dla nas, jak zwykle, fragment, tym razem ze świętej Teresy od Jezusa, która również z tym problemem się zetknęła. Teresa napisała tak: Jasno to widzę i później jeszcze tego doświadczyłam, że nie inaczej służba nasza może podobać się Bogu, i nie inaczej Bóg postanowił użyczać nam wielkich łask, jak tylko przez ręce tego najświętszego człowieczeństwa, w którym, jak sam to oznajmia w boskiej łaskawości swojej, dobrze sobie upodobał. Myślę, że najpierw ważny byłby kontekst, w jakim ten cytat się pojawia, bo Teresa daje tutaj pewne stwierdzenie, ale to stwierdzenie jest owocem całej debaty i dużego problemu, który też Teresa miała wokół tego pytania o Chrystusa. Gdybyś mógł naszkicować jakoś o co chodziło. Oczywiście to nie był problem tylko Teresy od Jezusa. Był to problem w duchowości i w przeżywaniu modlitwy dla wszystkich Teresie współczesnych. Za czasów świętej Teresy od Jezusa istniała grupa ludzi, którzy nazywali siebie alumbrados. Byli to ci, którzy uważali, że podczas modlitwy czy w naszym życiu duchowym możemy dojść do takiego momentu w którym przestajemy zajmować się już człowieczeństwem Chrystusa zatrzymujemy już wszelkie rozważania dotyczące życia Chrystusa na ziemi i zaczynamy modlić się już tylko Całkowicie odrzucając tą wizję Chrystusa jako człowieka i koncentrując się tylko na jego bóstwie, właściwie przestając myśleć o Jezusie takim, jakiego my znamy. Tak, można też dorzucić, że nie jest to jakiś wynalazek XVI-wiecznej Hiszpanii, że te prądy w duchowości były od bardzo, bardzo dawna. W zasadzie już od takiej najpierwszej herezji, która w chrześcijaństwie się pojawiła, można by to wyprowadzać, mianowicie od gnozy. Czyli że. Człowieczeństwo Chrystusa jest takie trochę jakby podejrzane, że Bóg jest duchem, Bóg jest niedostępny, Bóg jest nieskończony, i w naszym życiu duchowym do tego nieskończonego, niezmierzonego, niematerialnego, niepoznawalnego Boga zmierzamy właśnie poprzez pozbywanie się tych wszystkich konkretnych, jakichś zmysłowych obrazów. No i tu jest pewien problem, bo Chrystus się wcielił i był człowiekiem, i mówił jak człowiek, i zachowywał się jak człowiek, no więc co z tym fantem zrobić? I Powstał ten pogląd, że człowieczeństwo Chrystusa jest czymś jakby gorszym. Że owszem, na początku drogi duchowej, no to rozważamy Ewangelię, te wszystkie sceny z życia Chrystusa, zajmujemy się Jezusem jako człowiekiem. No i to jest dobra duchowość dla początkujących, to jest dobra duchowość, przepraszam, zaważnie, dla plepsu, który nie zna się na wyższej duchowości, no ale jeśli już ktoś na ten wyższy poziom wchodzi, zostaje wtajemniczony, no to przekracza to człowieczeństwo Chrystusa, zostawia je gdzieś za sobą i oddaje się już kontemplacji czystego bóstwa. W taki już sposób niepojęciowy i bez konkretnych obrazów i absolutnie bez związku z czymkolwiek co materialne i ziemskie. I to było w gnozie, to również w pewien sposób pojawia się w tekstach Augustyna, pewien kierunek, już może nie w takim heretyckim wymiarze, ale pewna myśl, że w, w miarę rozwoju życia duchowego to człowieczeństwo Chrystusa jest gdzieś pozostawione po drodze. No i to również było mocne w niektórych prądach w XVI-wiecznej Hiszpanii za czasów Teresy. I Teresa z tym się zderza. Nawet wydawałoby się, że w niektórych tekstach Jana odkrzyża można znaleźć podobne tropy że ta wysoka kontemplacja już jest pozbawiona jakichkolwiek smysłowych obrazów, jest już tylko tym prostym spojrzeniem, w którym nie ma nic szczegółowego. No, a jednak Teresa przeżywa jakiś bardzo głęboki wewnętrzny bunt sprzeciw i nie jest w stanie się na takie ujęcie zgodzić. Tak, dla świętej Teresy to człowieczeństwo Jezusa było absolutnie centralną prawdą, która można powiedzieć ustawiała to życie modlitwy i relacje z Nim. O tym pisze, czy to w Księdze Życia, czy w twierdzy wewnętrznej Notabene warto zwrócić uwagę na to, że w twierdzy wewnętrznej te treści o człowieczeństwie Chrystusa pojawiają się w szóstym mieszkaniu. W szóstym mieszkaniu, którego dwoma głównymi tematami są Pewne mistyczne doświadczenia i noc ciemna naszego ducha, czyli to, co Bóg czyni, by oczyścić nas i doprowadzić do pełnego z nim zjednoczenia. I w tym kontekście Teresa mówi, człowieczeństwo Chrystusa i rozważanie tajemnic jego życia to jest droga bezpieczna, bez której tej relacji z Bogiem właściwie nie można pogłębiać. Tutaj myślę, że ważnym takim elementem praktycznym rozważania tego człowieczeństwa Chrystusa jest to, że my jesteśmy na mocy naszego Chrztu wezwani do tego, żeby Chrystusa naśladować. Może istnieć taka pułapka w naszym życiu duchowym, choć gdy się ją... Powie nagłos, brzmi ona dość absurdalnie, i może być dla nas to oczywiste, ale warto to podkreślać. My, jako ludzie, którzy chcemy i mamy naśladować Chrystusa, mamy go naśladować w jego człowieczeństwie, nie w jego bóstwie. Nie jesteśmy w stanie wskrzeszać, nie jesteśmy w stanie uzdrawiać w taki sposób, w jaki on jako Bóg to czynił. My mamy naśladować go w jego człowieczeństwie, czyli to, jakie postawy przyjmował, jak zachowywał się wobec drugiego człowieka, w jaki sposób odnosił się też do Boga i w jaki sposób odnosił się do samego siebie. W tym mamy go naśladować. I Teresa mówi: Jeśli chcemy go naśladować, czy to bardziej, jeszcze bardziej wyjaśnia, czy uwypukla Jan od Krzyża, mówiąc: Jeśli chcesz naśladować Chrystusa. Najpierw poprzez modlitwę, poprzez medytację, poprzez poznawanie jego życia musisz odkrywać to, jak on żył, jakie były jego postawy. I dlatego to człowieczeństwo Chrystusa jest taką centralną, centralną tajemnicą dla świętej Teresy. Mhm. I to naśladowanie Chrystusa, które jest centrum chrześcijańskiej drogi duchowej, obowiązuje na absolutnie każdym etapie życia duchowego. Niemniej myślę, że musimy też się zmierzyć z tym pytaniem, jak pogodzić ze sobą te różne wątki. Chociażby to, co Jan od Krzyża pisze o niezdolności do rozmyślania, która nie jest jakimś wypadkiem przy pracy, ale wręcz jest istotnym objawem, że życie duchowe idzie do przodu. Jan od Krzyża pisze, że następuje taki etap, kiedy już nie można rozmyślać. Może jakoś epizodycznie taka możliwość się zdarzy, ale zasadniczo na tym etapie życia duchowego, który Jan od Krzyża określa jako kontemplację, nie rozmyśla się już o poszczególnych wydarzeniach, tekstach, jakichś przymiotach Jezusa. Więc jak to pogodzić? No, pogodzić to można bardzo prosto, dlatego że w, w samej definicji teresa od Jezusa, jest, mówi nam, że chodzi w modlitwie o relacje przyjaźni z Jezusem. Nie chodzi o jakieś. Przebywanie w jakiejś dziwnej ciszy czy w jakiejś dziwnej pustce, ale przebywanie z kimś, z bardzo konkretną osobą, a my jako ludzie potrafimy wejść w tą relację z Jezusem właśnie dzięki temu i przede wszystkim dzięki temu, że On przyjął naszą ludzką naturę i my w taki sposób z Nim w tą relację wchodzimy. Myślę, że warto też uświadomić sobie, że dla Jana odkrzyża. Cały ten proces rozmyślania myślenia na modlitwie ma swój określony cel. Doprowadzić nas do pewnego punktu na modlitwie. I Jan Odkrzyża kilka razy używa takiej metafory, że próba wejścia z powrotem w rozmyślanie, kiedy już do tego punktu się dojdzie, który Jan Odkrzyża dość precyzyjnie opisuje, jakie są znaki, że to jest właśnie ten moment, to już nie jest temat na dzisiaj. Ale Jan pisze, że wtedy próba wejścia w rozmyślanie to jest tak jakby zaczynać od nowa robić coś, co już zostało wykonane. Więc rozmyślanie ma swój cel i jest potrzebne, żeby ten cel osiągnąć, żeby do niego dojść, a jednocześnie w pewnym momencie, no, kiedy cel jest zrealizowany, yy, idzie się dalej. Co nie znaczy, że człowieczeństwo Chrystusa zostaje gdzieś na boku, bo kluczowe są chyba te słowa samego Jezusa: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. No, nie ma innej drogi. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, i tutaj nie ma z czym dyskutować. Natomiast to, że Chrystus jest drogą, to, że Chrystus jest prawdą, to, że zawsze przez Niego zbliżamy się do Ojca, na różnych etapach w różny sposób może być przeżywane. Nie zawsze poprzez takie rozmyślanie y, od jednego punktu do drugiego dotyczące konkretnych tajemnic, konkretnych wydarzeń. Aczkolwiek to też jest ważny i konieczny etap. Poza tym myślę, że warto też dodać to, że my. Dzięki sakramentowi chrztu, który otrzymaliśmy, zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i mamy prawo do uczestnictwa w życiu Bożym, czyli w uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej nie na czwartego. My w Trójcy Świętej uczestniczymy dzięki temu, że jesteśmy członkami Chrystusa, że jesteśmy też Jego ciałem i jednoczymy się właśnie poprzez Jego człowieczeństwo. W tą, wchodzimy niejako w, to, w te relacje Trójcy Świętej. Mhm. Jest takie bardzo ładne określenie teologiczne, że jesteśmy synami w synu, czyli jednoczymy się z Chrystusem i upodabniamy się do Niego, żeby właśnie no jakby w Jego miejscu w Nim, mówiąc dosłownie, stanąć w Trójce Świętej, wziąć udział w życiu Trójcy, ale tak jak właśnie powiedziałeś, nie jako czwarty, ale właśnie przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tutaj te słowa same niejako się narzucają. No dobrze, mam wrażenie, że wypłynęliśmy na jakieś bardzo szerokie teologiczne wody. Co też jest zresztą konieczne, żeby uświadomić sobie, co jest tym celem życia chrześcijańskiego, do czego zmierzamy, czy do czego jesteśmy wezwani. Tutaj pozwolę sobie jeszcze tylko przytoczyć w ramach dygresji niesamowity i szokujący fragment z pieśni duchowej Jana od Krzyża, gdzie Jan od Krzyża posuwa się wręcz do stwierdzenia, że ta dusza zjednoczona z Bogiem ma poprzez uczestnictwo wszystkie te dobra, które Syn Boży ma z natury. Tak daleko Jan od Krzyża posuwa, to zjednoczenie z Chrystusem, ale tak jak mówiliśmy, to już jest inny temat i wysokie teologiczne C. A co to praktycznie znaczy? Jak praktycznie to realizować? W praktyce chodzi po prostu o to, żeby moje czyny odpowiadały temu, kim jestem. Jeśli moim ostatecznym celem i powołaniem jest to, żeby stać się tym synem w synu, żeby stać się prawdziwie dzieckiem Boga, no to w praktyce będzie oznaczało to to, że moje czyny mają temu odpowiadać. Żeby to zrobić, oczywiście trzeba najpierw poznać Jezusa, trzeba czerpać też z, od niego siły, żeby tą miłością się dzielić, ale Teresa mówi jasno i wyraźnie i bardzo dobitnie. W modlitwie chodzi o to, żeby z niej rodziły się czyny, konkretnie czyny miłości, nie tylko mówienie o miłości, ale przede wszystkim bardzo konkretne w codzienności akty miłości, które właśnie Świadczą o tym, że ja upodabniam się do Chrystusa, do hmm. tego, jakim był człowiekiem. Tak, i że nie chodzi o to, żeby dużo myśleć, ale żeby dużo kochać. Więc tutaj chyba możemy wylądować. Piękny akord na końcu. <laughs> tak, byli z wami ojciec Marcin Wojnicki i ojciec Marcin Fizia. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Smak karmelu. Rozmowy o modlitwie.